wszystkim, z tej strony Kate i dziś kontynuując dwa poprzednie tematy opowiem wam o linieniu i produkcji magicznego pyłu. Raz do roku matka gołębica zaczyna odczuwać w całym swoim ciele okropne mrowienie, a to oznacza jedno, że zbliża się linienie. Jednak nie jest to moment, w którym tylko i wyłącznie matka gołębica zrzuca swoje pióra, ponieważ towarzyszy temu jedna z największych imprez w całej przystani elfów. Przygotowania rozpoczynają się już dużo wcześniej, a w całym drzewie domowym odbywa się wielkie sprzątanie. Gdy nastaje już dzień zrzucenia piór, wszystkie wróżki ubierają się odświętnie i zasiadają na gałęziach głogu, na którym mieści się gniazdo matki gołębicy. Uroczystość rozpoczyna się od fajerwerek tworzonych przez świetlisto utalentowane wróżki, a ich taniec ma przypominać o ogniu, w którym odrodziła się matka gołębica. Po występie odbywa się przemówienie królowej Clarion, która zasiada na gałęzi nad matką gołębicą. Podsumowuje ona wtedy zeszły rok oraz wspomina o osiągnięciach tych najbardziej utalentowanych wróżek. Następnie odbywa się uroczyste odsłonięcie najnowszego portretu matki gołębicy wykonanego przez Bietkę, czyli najlepszą malarską utalentowaną wróżkę. A później jeszcze wszystkie wróżki zasiadają do uczty złożonej z 9 dań. I wyobraźcie sobie, że przez ten cały czas matka gołębica tam siedzi i odczuwa takie okropne mrowienie w całym ciele. I musi to wszystko oglądać w międzyczasie. No i wreszcie po tych wszystkich uroczystych punktach programu matka gołębica zrzuca swoje pióra i całą przystań elfów ogarnia błogi spokój. Jednak to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ dobrze byłoby wiedzieć, co się później dzieje z tymi zrzuconymi piórami, nieprawdaż? Po wszystkim, pyłkowo utalentowane wróżki zbierają zrzucone pióra i zabierają je ze sobą do młyna, który mieści się całkiem niedaleko głogu, na brzegu przystannego potoku. Młyn zbudowany jest z pestek brzoskwini, a w nim znajduje się pracownia, gdzie wszystkie pióra są sortowane. Osobno te ze skrzydeł, brzucha, szyi itd. Pióra należy zmieszać w odpowiednich proporcjach i je razem zmielić w młynie, żeby powstał ten oryginalny, magiczny pył, który dobrze działa. Tak więc jak widzicie, praca pyłkowo utalentowanych wróżek wcale nie jest taka prosta. Wytworzony już magiczny pył przechowuje się w beczkach z wydrążonych dyń i wszystkie pyłkowo utalentowane wróżki bardzo pilnują, żeby nawet drobinka się nie zmarnowała. Ciekawostka o pyłkowo utalentowanych wróżkach jest taka, że one w ogóle nie kichają. Wiecie, żeby pyłek się nie zmarnował. Sprytne, nie? Tak więc, jak widać, ten magiczny pył w książkach jest dużo bardziej cenny niż ten w animacjach, ponieważ nie spływa on w ogromnych ilościach z drzewa pyłkowego, tylko trzeba go wyrobić z piór, które matka gołębica zrzuca co rok, więc każda drobinka jest naprawdę bardzo cenna. A jeszcze co do linienia, to zostało ono bardzo dokładnie opisane w tej książce, ponieważ w zasadzie od tej uroczystości zaczyna się cała fabuła. A w następnym odcinku opowiem wam o pewnej wróżce, która jest bardzo ściśle związana z magicznym pyłem, chociaż nie jest wróżką pyłkową. I mam wrażenie, że niektóre osoby już wiedzą, o którą wróżkę mi chodzi i możecie mi pisać w komentarzach, jak myślicie, kto to będzie. A ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu, no i do następnego odcinka. Pa, pa! Tak więc wróżkowo utalentowane... Wróżkowo utalentowane... Co? I zasiadają na gałęziach drzewa domowego...